Szanowni Państwo, jest gorąco. U nas dzisiaj w cieniu 36,6, tak bym to powiedział. Gorąco jak cholera. Nie ma czym oddychać. Pocimy się jak szczury. Co zrobić, żebyśmy się nie pocili? Oczywiście nie lećmy od razu do drogerii. Nie kupujmy różnych tam sprayów, nie sprayów. Nie pryskajmy się. Są na to sposoby. Stare, takie polskie sposoby, gdzie każdy wiejski chłop wiedział, jak zrobić, co wypić, aby się nie pocić. A wy od razu lecicie, wydajecie kupę pieniędzy i mówicie tak, no, spryskałem się i się pocę, ale pachnę. A ja gwizdam na to wasze pachnienie. Mnie interesuje, żebyśmy się nie pocili. Podam wam sposób. Jeden z wielu sposobów na to, abyśmy się przestali pocić. Tak samo dla kobiet, tak samo dla mężczyzn. Wszystko jedno. Wystarczy, że zrobicie to, co powiem i poty znikną wam i będziecie chodzić normalnie, nie cuchnąc z daleka, bo tak to jest. Jeden ma pot, przykładowo taki pachnący, drugi ma pot podniecający. Napoleon u Marysieńki widział taki pot, że się od razu podniecał i chciał wszystko z nią robić, co chciał, bo ją jego pot podniecał. Ale niestety większość ludzi, Polaków, no ma pot niezbyt przyjemny. Jak tego potu się pozbyć, nie wydając dużych pieniędzy? Bo przecież to, co wam pokażę, to kosztuje grosze, które sami możecie zrobić. Ale wy lecicie do drogerii jak takie żaby do wody po to, żeby kupić, żeby zapłacić. I im lepsza firma, im ładniejsza nazwa, to uważacie, że to jest skuteczne. A ja twierdzę, że to jest gówno skuteczne. Zażywajcie to, co wam powiem, a zapomniecie o poceniu. Szanowni Państwo, ocet jabłkowy. Widzicie, mam tu w słoju ocet jabłkowy. Każdy chłop na wsi go miał. Każdy chłop przed wyjściem w pole, żeby się nie pocić, pił sobie szklankę tego specyfiku i koniec. Ale jak to przyrządzić, żeby się nie pocić? Otóż bierzemy szklankę, tak po chłopsku wam będę tłumaczył. Do tej szklanki dajemy łyżeczkę. To jest srebrna łyżka po moim wujku. Biorę pół tej łyżki stołowej, czyli łyżeczkę. Łyżeczka na taką szklankę wody. I co? Uzupełniamy to wodą. O! I po prostu to wypijamy. Przez tydzień, dwa, a nawet codziennie, rano i wieczorem. I zapominacie o poceniu. Nie będziecie się wstydzić w tramwaju czy w autobusie, że od was cieknie albo po plecach wam się leje. Nie będzie potów, gdyż to zneutralizuje. A zarazem zobaczycie, co się będzie dziać wieczorem, jeżeli będziecie pić dwa razy dziennie sok. Zobaczycie, co będzie z waszym organizmem, jeżeli chodzi o trawienie. Zobaczycie, jakie bóle wam ustąpią. Dlatego też życzę wam spokoju i picia jednej łyżeczki na szklankę dwa razy dziennie. Możecie to sobie zrobić w domu, możecie to sobie zrobić w termosie i wypić nawet w pracy, o czym wasi współpracownicy nie muszą nagle wiedzieć. Wszystkiego dobrego i obyśmy się nie pocili.